Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie czekajcie w 12 odcinku Let's Play The Walking Dead sezon 2. Dzisiaj sobie skończymy już epizod 4, ale na razie jeszcze porozmawiamy sobie z... Are you okay, Kenny? Sure. Why wouldn't I be? Okay. How are you feeling, Rebecca? I knew it was gonna hurt, Clint. But I didn't think it would hurt like this. Okay, czyli ani Rebecca, ani Kenny nie mają nam za dużo do powiedzenia. Ale może pójdziemy za Mike'em i Bonnie. Muzeum. 1,2 mila. Okej. Proszę tu. I hope one of these buildings is safer than out here. O, jeszcze tu mamy Sarę. Hey, Sarah. You know, Rebecca's starting, they're going to leave me. Aren't they? Of course not. Luke tried really hard to get you to come with him. No. How come you didn't leave me? Bo jesteśmy przyjaciółkami? Because we're friends. No właśnie. I could never be that good of a friend. I just want my dad. I know. When he gets here, we should all go back to the cabin. We're safe there. Może on wezmę mu jej prawdę. Sarah, your dad. You know he isn't coming. No właśnie, przecież on już nie żyje. No chyba lepiej z nią nie rozmawiać. I think that's all she can take for now. She'll be all right. Ona jest naprawdę bardzo roztrzęsiona. Nie wiem, co mam z nią zrobić. Naprawdę szkoda mi, bo ja rozumiem. Ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, że po którejś z rodziców w ogóle nie miałem takiej sytuacji, w ogóle nie i chyba nie będzie takiej sytuacji, że będzie taka epidemia, ale ogólnie, no ja tak w sumie trochę, no nawet bardzo rozumiem Sarę, no bo straciła ukochaną osobę, bo nawet nie wiadomo, gdzie jest matka, bo nie poznaliśmy też historii matki Sary, a straciła ukochaną osobę, tatę, i teraz no po prostu nie daję sobie z tym rady. Ups, trupki. Mam nadzieję, że Mike'owi i Bonnie nic się nie stało. O, jest Mike. I Bonnie też jest. Poszłam. But I trust her. She's trying to get the place we found ready for Rebecca. Well, that's good. Just give me like 10 more minutes to search around. He doesn't want to go back empty-handed. What? I just want to help. Okay. Keep one eye on the woods while we're in here. I don't want nothing sneaking up on us. I watch this side, you watch the other. Deal. Kule, znaczy armata. Jane said these don't work anymore. Nah, they're just for show. Be handy though. Also really loud. Good point. No. Ona się nam nie przyda do walki z zombiakami. Porozmawiajmy. You think maybe they say that stuff about water and... Souvenirs, huh? Looking for a keychain with your name on it? No. Why would I want a keychain? I don't even have any keys. Ah, good point. Naprawdę cieszę się, że Bonnie, jakby można to powiedzieć, się naprawdę przeciwstawiła Carverowi i że naprawdę jest z nami, ponieważ ona na początku była naszym wrogiem. Chociaż ja od początku widziałem, że ona lubi Clementine i że nie chciała, żeby coś się jej złego stało. Rozmawiamy z... Mike'em. I sure hope we can find something to take back. Me too. I can't believe Rebecca's about to have a baby. Kind of blows your mind, doesn't it? I guess.
No dobra, widzę, że nie ma za dużo. Gdzie jest jeszcze Bonnie? Muszę sobie z Bonnie porozmawiać. Hello? No, not so much. O! Unless you want some broken glass. Bonnie. Ale jeszcze sobie gablotkę. Uuu, jakie ładne miniaturki. To chyba zresztą jest... A, to cmentarz. Wyglądał jak te nasze ruiny, ale okej. Okay. Do you see anything good? Not so far, but let's give the place a good going over. Find anything yet? Not really. No, dobra. O, stary mundur. Hey, look at this. An old coat. Nice. Good find, Clem. You should hang on to that. It's gonna get a lot colder before it starts getting warmer. And someone could use it. Maybe I could give it to Rebecca. That's a good idea. I'm sure she'll really appreciate it. No, musi być jej ciepło. I feel so bad about everything that happened. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I blame you if you did. I haven't always used the best judgment. It seems like you're with us now. That's what matters most. No. Ja tam już wyłupaczyłem Bonnie. That's great, but isn't gray the, you know, Akurat kolor nie ma... No ale kolor nie ma za bardzo do rzeczy. No właśnie. Co kolor tutaj ma wspólnego? Okej, okay, chodźmy... Chodźmy zobaczyć tutaj, co jest w tym ekstra mega fajnym pudełku. Okej, okay, Clem. O! O, woda tam jest. Water, bottled and clean. That's just what we need. Mam nadzieję, że tam nikogo nie będzie. You wanna kick it down? That'd make an awful lot of noise. Yeah. Maybe. You know, if somebody was small enough. No, ciekawe, kto tutaj jest drobny. Zobra, zróbmy to. Alright, alright. I'll go. Thanks, Clem. Just open the door from the other side. Michael carry those things out. Might be a bit heavy for you. No, okej. Okay. Nie ma problemu. Tylko żeby tam nic nie było. I'm stuck. Bo się boję trochę. Nie! Boże! Mówiłem, że tam jest zombiak. Znaczy, że może coś tam być. Wypierdzielaj ode mnie, frajerze. Zabij go! Zabij! No, no! Mazę swoje. Głupi zombiak. Jesus, Mary, Joseph. Thanks, Mike. Yeah, no problem. I'm so sorry about that Clementine. We should have been more careful. At least now we've got something to bring back. I'll keep checking the other room. Let's get this water. O, dla Clementine to chyba będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. No szybciej, Clem. Hey, I got this. Mike, we dwójkę, znaczy jakoś pojedynkę, da sobie radę dwie wody, a Clementine nawet jednej nie może podnieść. Ale to się w sumie nie dziwię. Bo Mike w sumie jest dorosłym facetem. I know it looks like a lot, but we could all go through this pretty quick. Cargo was crazy, but at least his shells were always full. You're right. I thought it looked like so much. That baby's gonna be hard on everyone, especially Rebecca. And between you and me, she's not looking too good. Hey, guys!
O, co się stało? Mam nadzieję, że nikt nie idzie tutaj, bo się zaraz zwariuje. O! Shop! Nie, nie chcę jeść I need the shit shopa. out of that back home. What the hell? Not like, I mean, just that I'd be really happy to get that Psst, back home. Boże, I'm starving. ale normalnie. Fresh meat would go a long way with Rebecca. Z jednej strony tak, ale Shoot, don't let it get z away. drugiej strony nie chciałbym, żeby on uciekł. Znaczy, nie chciałbym go Where zabijać. is it? Went over there. Tam? Over here. Kurde. Dang it. Nie zaszczyli. Nie zasz. Kurde. Not Nie with zas. walkers out there. No. O. Nie ma rodziny. Naprawdę, w sumie z dwojga złego dobrze się stało, że nie I'm a zabiliśmy different go. man than I was before. Wiem, ale ja bym nie mógł zabić. How did I get to a place where I'm sad I'm not eating raccoon? Well, I'm sort of glad it got No away. właśnie. It had a family. Z jednej strony by się Yeah, przydało nam, me too. ale z drugiej strony on też ma rodzinę i Let's takie stop zwierzę this też czuje, nonsense. dlatego ja bym go nie zabił. We don't have much time to waste. A zwłaszcza, że miał rodzinę, bo gdyby był sam, to jeszcze ten, ale You miał feel rodzinę, pretty dlatego nie mogł. hard-pained, Jeszcze huh? bardziej by było mi Nope. smutno. I could do this all day. O, Jesus! Nie, Rebeka. Shit, shit! Oh God! Breathe like I told you. Okay. O nie! Oh God! Szwendacze! Oh God! Widać, że naprawdę Sara ma poważne problemy. Jak widzisz szwendacze, to widzę, że dostajesz zadyszki. No ale w sumie nie dziwię się, bo ich jest tutaj strasznie dużo. Musimy się Rebeką zająć. Zaprowadzę was tam. No właśnie. Pomóżmy Sarze. Się robi? Myślałem, że mówi się robi się, ale okej. O, przynajmniej posłuchała. Już trochę lepiej. Przynajmniej już słucha naszych poleceń. O, Jesus, Kenny. O Jezu. No, chyba mu się przypomina, jak masakrował. Ale chyba mu się przypomina, jak mordował Carvera, bo bez sensu, żeby na jednego zombiaka tak marnować siły. Ale chyba musi się rozładować, widzę. Ta sama broń i tak podobne uderzenia, ale zadał Carverowi. No tylko, że to zombiak. No, teraz się zacznie epicka ten akcja. Zimno. O, Jesus, nie! Och, Kenny, dzięki. Thanks God. O matko, one tu idą, te trupy, szybciej! Rozumiem, że Rebeka nie może, ale postarajcie się z całej siły. Chcę, że Bonnie tutaj pomaga Rebece cały czas. What the hell? Romansik. It just happened. I wasn't. Wait, what's going on? In here. Let's get you comfortable. What the fuck are you two doing up here? Kenny, what's going on? No, widzę, że zamiast pomagać, to tutaj romansik się kroił. Przecież oni w sumie do siebie pasują. Tell me what's going on. What's going on is you're a reckless fucking moron. I'm reckless. You know, you got a lot of nerve, Kenny. Rebecca's having the baby. Now? No! Fuck. I'm sorry. Right over here. They're coming up the stairs. Here. We should. You want to help? Get out there and keep the walkers off us. I'll do this. I've been here before. They can't No run tak, up those bo Kenny. stairs. Shoot them before they get to us. Shit, that's a lot. We need everyone out here. I'm going outside. I'll help pull them back. Go. I've got No Rebecca. tak, bo Kenny się zajmie Rebeką, to my powinniśmy im pomóc. We can't let them up here. A Sara?
A zaraz ja będzie stała z boku. Okej. Okay. O! Ten krzyk. Ale dużo tych szwendaczy. Ciekawe, skąd oni nas usłyszeli. To mi się wydaje, że to jest ta horda, która przyszła za nami tutaj. Chociaż nie wiem. To! Sara, pomóż! Dobra, Lub nam pomoże. A Sara se stoi z tyłu przerażona. O nie! Fuck! Wow! Nie! Teraz Sara i Jane. Musimy im pomóc. Wiecie co? Pomóżmy Sarze, bo Jane jeszcze da radę, a ona jest uwięziona. Pomóżmy Sarze. Pomóż Sarze. Nie! Ja nie chciałem wiedzieć, pomóż Sarze! Ej no! No to za chamstwo! Ja chciałem zrobić... Dobra. Specjalnie to zrobiłem. Ja chciałem pomóc Sarze. To może była głupota. Ale ja chcę pomóc Sarze! Bo Jane już przeżyje, a Sara może nie przeżyć. O Boże. Co tam zrobiła ta Sara? Czekaj, pomóżmy Sarze. Czekajcie, pomóżmy Sarze. Pomóż Sarze. No uda się nam. Musiałem to zrobić. No przecież Jane jest zdrowa, a Sara... Przecież Jane może jeszcze pomóc Sarze. Przecież szybko. No szybko. Jane, pomóż. O Boże. No i niestety, jak widzicie, to się to samo stało z Sarą. Tylko po prostu chciałem jej pomóc uratować. O Boże, biedna Sara. I teraz zginęło. Niestety, Sara i tak zginęła. Wtedy by wcześniej zginęła, ale teraz niestety znowu też zginęła. Biedna Sara. Ja ją lubiłem, tylko teraz już w tym sezonie ja wiedziałem, że ona umrze, bo już po tej stracie ojca ona nie była do niczego przydatna. Niestety. No to! No to to! Przecież robię... No właśnie, robię najszybciej jak umiem. Wow! Przynajmniej trupki się już tutaj nie wlezą. Haha, głupie trupki. Ale niestety Sara zginęła. Niestety. Co się stało? O nie! Nie, 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 nie mówcie mi to, co ja myślę. Nie! Nie, Boże. Nie, nie wierzę. No. Jest. Boże. Ciśnienie miałem w pierwszej chwili do 200, jak to oglądałem na YouTubie. Ale zobaczcie, od razu się czerwone zrobiło. O, przynajmniej chwila spokoju. Trupki się nie wdarły, ale jak widzicie, jedna osoba, jedno dziecko zginęło, ale za to drugie się narodziło. Taka odmiana losu. Trochę. Co się dzieje?
taki słodki. O, jaki słodki dziecko. O, Rebeka nie wygląda za dobrze, trzeba ją trochę ogrzać. O, właśnie, mundur dam. You really think I care about that? Do you want to hold him? Could I? Of course. Your family here. Znaczy rodziną. No taką w tej sytuacji to jesteśmy rodziną. To w zasadzie wszyscy tutaj jesteśmy rodziną. Bo tylko my zostaliśmy, więc trzeba się wspierać. O, takie zresztą. Here, let me take him. You both should rest. Especially you. When's the last time you slept, Kenny? About 2 years ago. Co? Jakie 2 lata temu? He's gotta watch you while Mama gets your beauty sleep. You never forget that smell. Co to znaczy w ogóle? What the fuck? O, Jane. Co ona wyprawia? Co ty robisz, Jane? Oh shit. What are you doing? Listen, I'm sorry. I've gotta go. What the hell? Go. Go where? Just away, okay? Jak możesz nam to zrobić po tym wszystkim? You know, Jamie, Sarah, I'm not gonna stick around and watch it happen to you too. You know the score. You're a smart kid. I'll be okay. Sure. But give it enough time and everyone's luck runs out. No, szkoda. Przecież Jane by mogła nam bardzo pomóc, bo ona była właśnie najbardziej doświadczona. I dzięki niej nasza grupa była bardzo wspierana na duchu. Trochę. They've kept me safe. Looked out for me. No, to prawda. Jestem związana z tymi ludźmi. No one is safe forever. You take care of yourself. I mean that. Here. Dobra, zabierzmy pilniczek. Thanks. Yeah. O, może się nam przydać ten pilniczek. Szkoda. Jane była fajna. Hey, thought you'd be asleep by now. You okay? No. I'm fine. Okay. Good. Hell of a night, though. Temperature's dropping. Low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to scavenge. No, nie pójdziecie niestety. What? Dobra, powiedz mi. Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Damn it! Hey, keep it down. Sorry. Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two can roll around like fucking teenagers. Look, I made a mistake, all right?
No, it's not all right. What do you want from me? You guys are both acting like jerks. All you guys do is fight. Nie wolałem stać po żadnej z nich strony, dlatego byłem jakby między tym sporem i dlatego obaj ich obwiniłem. No akurat to trochę Luke ma rację, bo chciał się tak jakby trochę odstresować po tym wszystkim, co tutaj jest, ale z drugiej strony Kenny ma rację, bo przez to, jak gdyby oni byli oni potrzebni, no to by mogło nas sporo kosztować, to ich randkowanie. Dziecka potrzebuje. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies, and not that far from here. Whole lot better than here anyway. Looks like that's our best. No, ale z drugiej strony Rebecca musi odpocząć. What are you talking about? Rebecca needs rest, a few days at the least. We've got that baby formula. And won't help the rest. No, Rebecca musi odpocząć. We'll freeze out here. Luke's right. She needs to rest. We should wait a few days. Maybe that's for the best. We don't want to push Rebecca too hard. Just give me a day or two, Kenny. I'll be fine. This is a mistake. But we should all try to get some sleep. It's been a long day. No, ja wolałem naprawdę nie ryzykować, bo Rebecca rzeczywiście musi odpocząć, bo zawsze kobieta po... Znaczy ja tego nie wiem, ale mi się tak wydaje przynajmniej, że kobieta po ciąży jest chyba bardzo zmęczona, no bo to jednak mimo wszystko jest wysiłek. Przynajmniej tak słyszałem, że tak kobiety często mają. O, śnieg zaczyna padać. Niedobrze. I co teraz? On foot. Na stopie. O! Jesteśmy w kolejnym miejscu. Jest, jak widać, zimno. Ciekawe, gdzie my jesteśmy. O, Rebecca. Widać, że jest bardzo zimno. Jak widać, zapada się prawdziwa zima. O, widać, Clem jest smutna. Ciekawe, czy to z powodu Sary, czy z powodu Jane. She's exhausted. We all are. I can keep going. Jezu, naprawdę Rebecca nie wygląda za dobrze. Ona już jest blada prawie. Jesus. Naprawdę trzeba. I to jeszcze w tym śniegu, Boże. We should have left right away instead of waiting around. We could have found more food and been someplace warm days ago. We did the right thing. She was in no condition to move. She's worse now. We can still turn back. That's not an option. Everybody hang in there. We gotta keep moving if we're gonna make it to that town before nightfall. You don't even listen to anyone else. You just go on barking orders. You gotta lighten up, okay? You're pushing them too hard. I'm just doing what has to be done, like always. You're not helping anything by arguing. Well, don't forget you agreed with me about waiting to leave camp until today. O Jezu. Jezu, aż dziecko już płacze. Back off, Kenny. She said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it, okay? I ain't being weird about it. Yeah, you kinda have been. Kenny knows what he's doing. He's been a dad before. That's not the part I was concerned about. Hello? Kto to? Ej, to jest ten gościu, któremu nie zabraliśmy leków. Arvo. Arvo? Arvo? Jane and I met him on the observation deck before everyone else came. You know this son of a bitch? Well, what's he want? He doesn't look like much. That ain't the point. He has a sick sister. They might be in trouble.
O co chodzi? Hello. Your name is Clementine. Yes? Hi, Arvo. These are your friends? I'm hoping you can help me now, not like before. All of you can help. How is your sister doing? Sister? Not so good. I need, things for bandages. I need bandages. Are you hurt? No. Nikaki oruzhi! Co to jest? Zasadzka? Co za frajer z tego Arvo? To jest jego siostra? I told them you are the ones who robbed me. What the fuck? Czyż And they want you and your friends to put down the gun. A przecież ja go nie ograbiłem, przecież ja mu zostawiłem te leki, no co za tupek. Clementine, you robbed this guy? It wasn't me who took your stuff. It was Jane. It wasn't any of us. W końcu zabraliśmy te rzeczy czy nie? Where's the other woman? Что происходит? Było dwóch раньше. Czy to jest jego siostra? To znaczy, że jego siostra, jakby ona, jak to, ona chyba, on kłamał, a jego siostra nie była wcale. O. Знаешь, что хорошо для тебя? Опусти оружие сейчас! И слишком много! Бурико, отойди! Drop that now or I'm gonna fucking shoot it! I'll do it! No. Drop it! Jezu! Don't move. Naprawdę, naprawdę ta sytuacja zaczyna się robić bardzo nerwowa! Oh shit! Oh fuck! Rebecca! Nie! Nie! Nie wierzę! Nie wierzę! Zestrzelmy Rebekę! Nie! Nie! Nie, ja nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę po prostu! Nie wierzę! Ale wolałem ją zestrzelić, ponieważ może wtedy dziecka by nie zabiła. Dobra. Jej Beyond the Trees. Skończyliśmy epizod 4. Boże, ta końcówka była strasznie... Bardzo taka... Strasznie... emocjonująca, dobra. Więc tak, mamy teraz nasze wybory. Czy opuściliśmy salę, Sarę tam w tym domku? Ja i 71,3% graczy wziął Sarę, uwolniło Sarę tam z tego parku, znaczy z tego domku. Czy obrobiliśmy Arvo? Ja i 55,4% graczy odmówiło, żeby ukraść leki Arvo. Czy daliśmy ticket, czy daliśmy bilet tam przez to okno? Ja i 86,8% graczy nie za bardzo rozumiem tego słowa. Chyba zgodziło się, żeby wejść przez tą dziurę, tak mi się wydaje. Czy potrzymaliśmy dziecko? Ja i 92,8% graczy potrzymało dziecko, kiedy Rebeka o to poprosiła. Czy strzeliliśmy do Rebeki? Ja i 58% graczy strzeliło do Rebeki. No niestety, Rebeka zginęła. Lubiłem Rebekę. No i jak widać, nie mamy zapowiedzi epizodu piątego, ponieważ no, epizod piąty to tak było, z tego co ja słyszałem w epizodzie pierwszym też tak było, że epizodu piątego nie była zapowiedź, ponieważ chodzi o to, żeby wiecie, trzeba będzie czekać i trzeba będzie tak bardziej ciekawie, że zobaczymy, co się stanie w epizodzie piątym. Jak widać, tam już zima i ciekawe, ile osób z naszej grupy przeżyło w tej szczelanie. Jestem bardzo ciekawy epizodu piątego. Ale dobra, teraz oczywiście krótkie podsumowanie.
Więc tak, epizod czwarty, jak widzicie, jest to epizod, w którym musimy sobie radzić. Jesteśmy zdani praktycznie kompletnie na siebie, ponieważ po odejściu z obozu Carvera zatrzymaliśmy się w ruinach. Jesteśmy na obozu, tkwiliśmy w ruinach. Naprawdę jest strasznie ciężko, jeśli chodzi o jedzenie i picie. Rebeka, z Rebeką są głównie problemy, ponieważ ona ma rodzić i jest duże zamieszanie o to. Również z Sarą jest problem, ponieważ ona została bardzo, tak przynajmniej na moje oko, ona miała poważną depresję. Też nie dosyć dobrze było na początku z Kenim, ponieważ on stracił ukochaną osobę i się też załamał, chociaż potem się w miarę już jakoś tak otrząsnął. Jeszcze Luke miał połamane żebra i ogólnie też nie był w najlepszej sytuacji, dlatego praktycznie każda osoba tutaj w tym epizodzie na jakiś sposób cierpiała, ale ogólnie właśnie ja głównie w tym epizodzie ja z Clementine i z Jane podróżowała i ogólnie Jane wydała się taką fajną postacią, która naprawdę sobie dobrze radzi w tym świecie zombie, która jest z jednej strony taka właśnie, co Clementine mówiła, obojętna, ale naprawdę jej zależało na naszej grupie, dlatego ja w sumie lubiłem Jane. No, jak widzieliście, ta końcówka epizodu była naprawdę straszna, ponieważ na początku, znaczy w tym odcinku zginęła Sara i potem Rebecca i jeszcze Jane odeszła z naszej grupy. Więc teraz zostali nam w sumie, jak patrząc z żyjących osób, zostały nam Kenny, Luke, Bonnie, Clementine i Mike, bo Rebecca niestety jest dead. Niestety, ja lubiłem Rebekę, ale widać, ona po prostu umarła z wykończenia. Ja wolałem ją zastrzelić, ponieważ gdybym ją nie zastrzelił, to gdybym krzyknął, to oni może by się za późno zorientowali i ta Rebeka by mogła zagryźć do dziecka. Chociaż ja widziałem alternatywne zakończenie, co by się stało, gdybyśmy krzyknęli i po prostu by było to samo, tylko wtedy, gdybyśmy krzyknęli, to Kenny by się odwrócił i Kenny by ją zabił, ale i tak to by doszło do tej całej strzelaniny i tak by Rebeka by zginęła i tak. Ale przynajmniej ciekawe, co z tym dzieckiem w zasadzie będzie. Biedne dziecko straciło matkę i ojca, zanim się praktycznie urodziło. Matkę straciło, jak już się urodziło, ale tam mniejsza, mniej ważna rzecz. Dlatego zobaczymy, co się stanie w tym epizodzie piątym. Na pewno do czasu, kiedy ja nagram epizod piąty, już, bo chodzi o to, że ja te epizody nagrywam. Odcinki nagrywam praktycznie jeden po drugim, dlatego dzisiaj jest 17 lipca, sierpnia, sorry, a dopiero, nie, dopiero się w dzisiejszym tygodniu ma urawnić odcinek trzeci, więc zanim się ujawni ten odcinek, odcinek 12 to minie, to już na pewno wyjdzie spolszczenie do epizodu piątego, bo ten epizod piąty ma być tak za półtora miesiąca, więc tak pod koniec września, dlatego myślę, że do tego czasu spokojnie do 12 odcinka dojdę, dlatego nie będzie jakiejś dużej przerwy w nagrywaniu. Potem The Walking Dead, bo już myślę, że epizod piąty do tego czasu wyjdzie, dlatego myślę, że jakoś tak dobrze to sobie rozłożyłem. Okej, dobra, więc to by było wszystko. Teraz sobie akurat jeszcze napisy się nie skończyły. O, teraz się skończyły, okej. Naprawdę smutny ten epizod. Zwłaszcza ta końcówka była smutna. Tak. I przy okazji możecie zobaczyć, jakie mam tło. Okej. Okay. Dobra, więc to by było naprawdę wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten sezon wam się, znaczy ten epizod wam się spodobał i do zobaczenia już, czekajcie, wam pokażę w ostatnim już epizodzie. Dlaczego nie mam w ogóle głosu? Nieważne. Dobra, więc do zobaczenia w ostatnim epizodzie z The Walking Dead i innych filmów. Cześć!